Cześć Wam, z tej strony Radek, to już jest mój trzeci materiał o mewingu. W poprzednim pokazywałem Wam, co się u mnie zmieniło po miesiącu i jakie mam refleksje, natomiast w tym odcinku odpowiem na najczęstsze pytania związane z mewingiem. Jeżeli temat jest dla Ciebie interesujący i chcesz wiedzieć więcej na temat mewingu, będę mega wdzięczny za łapkę w górę, a także subskrypcję. Jedziemy. Pierwszy punkt to może nie jest pytanie, ale rzecz, którą chciałbym, żebyś wiedział. Pamiętaj, że mewing cały czas się rozwija. To nie jest tak, że ktoś nagrał filmik lub napisał książkę, wokół której cały czas bazujemy, ponieważ cały czas wiele rzeczy nie wiadomo na temat mewingu. W mewingu jest zdecydowanie więcej domysłów niż popartych naukowymi dowodami stwierdzeń. Czyli, żebyś to w pełni zrozumiał, nie jesteśmy jeszcze w stanie znaleźć tego, co najlepiej zadziała. Jedno jest pewne, mewing działa, ale nie wiadomo w jaki sposób najlepiej i dlatego cały czas są tutaj doszukiwane różne rzeczy. Pojawia się sporo pytań, na które postaram się w tym filmiku odpowiedzieć z wiedzy, która jest na ten moment dostępna. Pierwsza rzecz. Czy to normalne, że szczęka boli przez jakiś czas? Idealnie by było i docelowo dążymy do tego, żeby Cię nic nie bolało, ponieważ no hej stary, musisz oddychać w jakiś sposób. Dlatego nie jest to normalne, ale z drugiej strony, jeżeli przez całe swoje życie oddychasz w niepoprawny sposób i teraz nagle w jakiś sposób chcesz przestawić swój język, a także to w jaki sposób oddychasz lub przełykasz ślinę, może się pojawić niewielki ból. Jak to było w moim przypadku? Przez mniej więcej tydzień, półtorej czułem dosyć spory dyskomfort, który można nazwać bólem, podczas gdy trzymałem prawidłowo język. Czyli z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że trochę boli, ale to wszystko zależy oczywiście od naszego indywidualnego ułożenia szczęki, także w każdym przypadku może być inaczej. Nie powinno Cię boleć, ale mnie trochę bolało. Druga rzecz, czy kobiety mogą stosować mewing? Tak, mogą. Trzecia rzecz, czy w każdym wieku można zacząć zabawę z mewingiem? I odpowiedź jest i tak, i nie. Z jednej strony najlepiej, żebyśmy zaczęli bawić się z mewingiem jak najwcześniej, ponieważ dzięki temu najprędzej będziemy w stanie zauważyć rezultaty i nie będzie to aż tak czasochłonne. Z drugiej strony mówi się, że realnie do 25 roku życia można zobaczyć jakieś realne efekty mewingu. Jak jest po tym wieku? Niestety nie wiem, ale raczej bym próbował, ponieważ zawsze na plus nam wyjdzie chyba prawidłowe ułożenie języka, a także dobra postawa ciała, prawda? Następna rzecz, czy cały język powinien przylegać do podniebienia? I jest to pytanie od osób pewnie początkujących, które dopiero zaczynają przygodę i zauważyły, jak niekomfortowe może to być. Odpowiedź jest taka, że cały język powinien przylegać do naszego podniebienia. Sztuczka, dzięki której zrozumiesz, jak język powinien przylegać, jest to powiedzenie słowa sing. I w momencie, kiedy akcentujemy N i G, wtedy nasz język jest położony w takiej dziwnej pozycji, ale właśnie w taki sposób powinniśmy trzymać nasz język cały czas, w momencie, kiedy oddychamy nosem, po prostu cały czas tak powinniśmy trzymać język. Następna rzecz, czy można mewing wprowadzać stopniowo, przykładowo pół godziny dziennie. I tutaj zazwyczaj odpowiedź jest jednogłośna, że powinniśmy mewing od razu wprowadzić do swojego życia, ponieważ jeżeli będziemy przykładowo stosować pół godziny dziennie, to niestety nie wyrobimy sobie takiego nawyku, a także efekty nie będą tak widoczne. Dlatego im wcześniej zaczniemy, tym będzie lepiej. Początkowy dyskomfort, który pojawia się, kiedy zaczynamy poprawnie układać język, po jakimś czasie minie i zdecydowanie lepiej jest od razu wskoczyć na głęboką wodę, przynajmniej moim zdaniem, i nie bawić się w te pół godziny, godzinę dziennie, tylko cały czas się łapać na tym, że kiedy źle trzymamy język lub przykładowo oddychamy przez usta, to żebyśmy łapali się na tym i zaczęli oddychać przez nos. Następna rzecz, już pogubiłem się, która, czy mewing jest bezpieczna, więc odpowiedź to w ten sposób. Jeżeli będziesz miał prawidłową postawę ciała, jeżeli będziesz dobrze trzymał język, jeżeli będziesz oddychał przez nos, czyli tak właściwie trzy najważniejsze rzeczy w mewingu, to choćbyś nie wiem co robił, nic ci się nie stanie. Problem pojawia się wtedy, kiedy robisz to w niewłaściwy sposób. Największym zagrożeniem podczas mewingu jest to, że możemy za bardzo wypychać język na nasze zęby do przodu. Wtedy cała nasza górna linia zębów może być pchana przez język do przodu, przez co mogą się nam trochę zęby przemieścić. I to jest największe niebezpieczeństwo, jakie jest w mewingu. Dlatego pamiętaj, najważniejsza zasada, język nie powinien dotykać zębów. Powinien być mniej więcej centymetr, pół centymetra tuż przed zębami, a tył, jak już wspominaliśmy, powinien cały czas przylegać do podniebienia. Następna rzecz, skąd czerpać wiedzę na temat mewingu? Zdecydowanie polecam zagraniczne kanały na YouTube, a przede wszystkim kanał twórcy mewingu, czyli Orthotropics. Warto też na zagranicznym YouTube znaleźć osoby, które zrobiły jakieś większe progresy przez parę miesięcy zabawy z mewingiem. One też mają sporo wiedzy na ten temat i wiedzą najlepiej, co u nich zadziałało i tam może znaleźć sporo informacji. Także odsyłam Cię na zagraniczny YouTube. Następna rzecz, czy gumy do życia coś dają? I tak, według twórcy mewingu gumy do życia są bardzo przydatne. Tutaj w temacie gum do życia jest bardzo dużo za, bardzo dużo przeciw. Często się mówi o tym, że gumy do życia nic nie dają, że te wszystkie ćwiczenia na szczękę nic nie dają. Jaka jest prawda? Niestety cały czas nie wiadomo, nie ma tutaj żadnych poparć naukowych. To są cały czas jakieś tam domysły, co najwyżej. Ja sam stosowałem przez miesiąc zabawę z gumami do życia i żyłem ich mega dużo. I wydaje mi się, że widziałem jakieś tam rezultaty, dlatego rzucie gum jest chyba całkiem spoko, więc polecam Ci rzucie gum.
ale jednocześnie nie traktowałbym gumy do rzucia jako jakiejś magicznej sztuczki, która wszystko poprawi. Następne pytanie, jak szybko można zobaczyć jakieś rezultaty? Niestety nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ to wszystko zależy od tego, w jaki sposób wygląda nasza szczęka w momencie początkowym. Mega ważny w mewingu jest procent tkanki tłuszczowej, dlatego przykładowo jeżeli zaczniesz robić mewing, ale jednocześnie nie będziesz spalał swojej tkanki tłuszczowej z ciała i ona cały czas będzie widoczna na twarzy, to przykładowo mewing nie będzie aż tak efektywny jak w przypadku, kiedy równocześnie będzie spalał tkankę tłuszczową. Dodatkowo, jeżeli masz jakieś większe problemy z wysuniętą szczęką lub z podwójnym podbródkiem, już od paru lat, przykładowo od małego, długo oddychasz przez usta, a nie przez nos, to możesz tutaj dłużej poczekać na jakieś faktyczne rezultaty. Także żeby Cię nie okłamać i żeby Ci nie dawać zbędnej nadziei, wydaje mi się, że około roku zabawy z mewingiem i już zobaczysz konkretne rezultaty. Ostatnio nawet na grupie Męska Grupa na Facebooku, której jestem właścicielem, tam ktoś podzielił się tym, jak u niego wyglądał mewing i o ile się nie mylę, to jakoś w rok naprawdę były dobre rezultaty, więc rok i już jesteś w stanie zobaczyć bardzo, bardzo dużo. A tak właściwie mewing to jest wyrobienie sobie nawyku prawidłowego oddychania i prawidłowej postawy, więc to nie jest tak, że przez rok będziesz się męczył. Męczył się będziesz przez 2 tygodnie, miesiąc, żeby wyrobić sobie ten nawyk, a później będzie po prostu to jakoś leciało. To by było na tyle z tematu mewingu. Jeżeli filmik Ci się spodobał, to mega zachęcam Cię do tego, żebyś dał łapkę w górę, a także komentarz dla statystyk. Dzięki temu ten filmik będzie sobie lepiej radził w wynikach wyszukiwania. Trzymam za Ciebie kciuki, żebyś pobawił się z mewingiem, bo jeżeli oglądasz ten filmik, to znaczy, że zapewne o tym myślisz. Także zachęcam Cię do tego, bo ma więcej plusów niż minusów. Widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało możesz dać znać w komentarzu poniżej. Na razie, cześć!